Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zerknijmy, co w tym momencie dzieje się na rynku zagranicznym oraz na rynku krypto i podsumujmy tą ostatnią sesję w tym miesiącu na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera i od razu startujemy od pierwszych ciekawostek. Władze Sri Lanki zaczynają reglamentować żywność. Kryzys gospodarczy przyspiesza. Narastający kryzys gospodarczy zmusił władze Sri Lanki do wprowadzenia reglamentacji najpotrzebniejszych produktów żywnościowych. Poinformował o tym we wtorek prezydent kraju. Szef państwa mianował jednego z oficerów wojska komisarzem generalnym do spraw najpotrzebniejszych usług, odpowiedzialnego za zaopatrzenie w ryż, cukier i inne artykuły spożywcze. Rząd zaostrzył także kary za spekulowanie najpotrzebniejszymi produktami żywnościowymi. Decyzja jest skutkiem silnych wzrostów cen cukru, ryżu, cebuli i ziemniaków. W 21-milionowym państwie występują również braki w zaopatrzeniu w mleko, w proszku, naftę i gaz do gotowania. Przed sklepami z żywnością ustawiają się bardzo długie kolejki. No to ciekawe czasy nas czekają. Lecimy dalej. USA odradza podróże do Szwajcarii z powodu szkodnika. Władze USA zaleciły swoim obywatelom, aby nie podróżowali do Szwajcarii ze względu na sytuację zdrowotną związaną ze szkodnikiem w tym kraju. Opublikowany w poniedziałek komunikacie Departament Stanu podniósł do poziomu 4 ostrzeżenie dotyczące Szwajcarii. Robi się ciekawie, lecimy dalej. Unia Europejska usuwa 6 krajów, w tym USA, z listy bezpiecznych podróży. Kraje Unii Europejskiej uzgodniły w poniedziałek, że usuną Stany Zjednoczone, Izrael, Kosowo, Liban, Czarnogórę i Macedonię Północną z unijnej listy bezpiecznych podróży, co oznacza, że obywatele tych krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom dotyczącym szkodnika na granicach Unii Europejskiej. Jak wskazuje Reuters, już niektóre kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy i Belgia, klasyfikują Stany Zjednoczone jako oznaczone na czerwono, co oznacza wymóg testów i kwarantanny, podczas gdy dla Francji i Holandii Stany Zjednoczone są klasyfikowane jako kraj bezpieczny, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne. Wykaz Unii Europejskiej obejmuje obecnie 17 krajów, w tym Kanadę, Japonię i Nową Zelandię. Unia Europejska nadal wpuszcza na swoje terytorium większość odwiedzających spoza Unii Europejskiej, którzy są w pełni zaszczepieni, chociaż w niektórych krajach obowiązują testy i okres kwarantanny w zależności od kraju przybycia do Unii Europejskiej. Czyli widzimy, że szkodnik się rozpycha coraz bardziej. Lecimy dalej. Amerykanie dozbroili talibów. Zostawili sprzęt warty miliardy dolarów. To jest bardzo ciekawe. Po czwartkowych zamachach na lotnisko w Kabulu talibowie rozmieścili dodatkowe siły wokół obiektu. Część z oddziałów zapewne była wyposażona w broń i pojazdy, które zostawiły wojska amerykańskie i ich sojusznicy. Ocenia się, że porzucony sprzęt jest wart około 85 miliardów dolarów. No to ciekawie, popatrzmy, co tak naprawdę tam zostało. Republikański kongresmen Jim Banks, który służył w Afganistanie jako oficer w kwatermistrzostwie i był odpowiedzialny za doposażenie tamtejszej armii i policji, ocenił w Independent, że talibowie mają obecnie dostęp do sprzętu wojskowego wartego 85 miliardów dolarów. Szacuje, że porzucono 75 tysięcy pojazdów, 200 samolotów i helikopterów, 600 tysięcy sztuk broni, w tym na przykład ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych czy przeciwpancernych, niezliczona ilość noktowizorów, kamizelek kuloodpornych, sprzętu do kamuflażu, hełmów, lekarstw. No i właśnie, co ty na to? Ciekawy jestem, jaki plan mają, zostawiając tyle sprzętów i co tam w ogóle się będzie działo? No myślę, że dosyć ciekawie na świecie będzie. Lecimy dalej. Szykuje się rekordowy rok pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce. Mimo pandemii szkodnika i zawirowań gospodarczych, inwestorzy zagraniczni chętnie lokują kapitał nad Wisłą. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w ubiegłym roku 58 inwestycji o łącznej wartości ponad 2,7 miliarda euro oraz potencjale stworzenia 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Znaczenie i pozycja Polski w światowych łańcuchach dostaw konsekwentnie rośnie. Jesteśmy pod tym względem coraz bardziej doceniani na arenie międzynarodowej. Od czasu transformacji ustrojowej, która otworzyła nas na współpracę z globalnym rynkiem, miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, stanowiących impuls do rozwoju. To m.in. wejście Polski do Unii Europejskiej czy organizacja Euro 2012. No to cieszymy się, im więcej tych inwestycji, tym lepiej. Lecimy dalej. Aldi otwiera nowe sklepy. Sieć będzie dostępna w każdym województwie. Popularna sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych otwiera kolejne sklepy w polskich miastach.
We wrześniu zakupy w Aldi zrobią mieszkańcy Stargardu Gdańskiego, Słupska, Gdańska, Płocka, Łomży, Nowego Sącza oraz Mikołowa. Skutecznie wdrażając plan rozwoju sieć będzie dostępna w całej Polsce. Ale ten rynek jest chłonny i nasycony. Niesamowite wręcz. Lecimy dalej. Nadchodzą rachunki maklerskie od PayPala. To dopiero ciekawe. Po kryptowalutach czas na inwestycje w akcje. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez CNBC wynika, że PayPal pracuje nad poszerzeniem swojej oferty o rachunki maklerskie. Usługa może wystartować w przyszłym roku i będzie dostępna na rynku amerykańskim. PayPal w ostatnim roku zdecydował się na poszerzenie oferty w USA o handel kryptowalutami. Zaproponowanie użytkownikom opcji inwestowania w akcje mieści się w długoterminowym planie firmy przewidującym poszerzenie zakresu dostępnych usług finansowych. Z informacji CNBC wynika, że debiut rachunków maklerskich nie należy spodziewać się jeszcze w tym roku. Nie wiadomo także, czy PayPal zdecyduje się na samodzielne zaoferowanie dostępu do rynków kapitałowych, co może z przyczyn regulacyjnych potrwać kilka miesięcy, czy też może na współpracę z podmiotem posiadającym już odpowiednie zezwolenia. No to robi się ciekawie na tym rynku, lecimy dalej. Eurostat. Alkohol w Polsce jednym z najtańszych w Unii Europejskiej. W Polsce obok Bułgarii, Rumunii i Węgier można było w 2020 roku najtaniej kupić alkohol. Wynika z danych Eurostatu. Najmocniej unijną średnią zawyżały tradycyjnie Finlandia, Irlandia i Szwecja. No to zerknijmy na szczegóły. Zgodnie z danymi Eurostatu cena alkoholu w Finlandii w 2020 roku był niemal dwukrotnie wyższy od unijnej średniej. Finowie za alkohol płacili średnio 193% średniej ceny zanotowanej dla całej Unii Europejskiej. Różnica ta w ostatnich latach stale rośnie. Jeszcze w 2018 roku współczynnik ten w Finlandii wynosił 182%, by w 2019 roku wzrosnąć do niespełna 191%. No inflacja ich dopadła, jednym słowem. Na podium alkoholowej drożyzny znalazły się jeszcze Irlandia ponad 180% oraz Szwecja ponad 165%. Drożej było jednak poza Unią Europejską. Rekordziści to Norwegia ponad 251% czy Islandia ponad 239%. Ceny najbardziej zbliżone do unijnej średniej można było spotkać z kolei we Włoszech, Francji, na Cyprze oraz na Litwie. Najtaniej ze względu unijnej średniej można było kupić alkohol na Węgrzech 70,2%, nieco drożej było na Litwie ponad 73% oraz w Bułgarii ponad 80%. W Polsce w 2020 roku według danych Eurostatu alkohol kosztował 86,5% unijnej średniej. Na podobnym poziomie znalazły się ceny w Czechach ponad 87%. Spośród państw graniczących z Polską nieco drożej było w Niemczech 90,1% oraz na Słowacji ponad 95%. Lecimy dalej. Rekordowe odbicie PKB jeszcze wyższe. GUS podał nowe dane. Jak wynika z najświeższych danych GUS, rekordowe odbicie polskiego PKB w drugim kwartale tego roku było jeszcze wyższe niż pierwotnie podawano. Dynamika przekroczyła 11%. O kurde. Produkt krajowy brutto PKB niewyrównany sezonowo w drugim kwartale tego roku wzrósł realnie o 11,1% rok do roku. Skala wzrostu kwartał do kwartału sięgnęła 2,1%, podał Główny Urząd Statystyczny we wtorkowym komunikacie. Warto dodać, że wstępne dane o PKB poznaliśmy już w połowie sierpnia. Wówczas GUS podał, że w drugim kwartale tego roku produkt krajowy brutto polski był realnie o 1,9% wyższy niż w poprzednim kwartale. Względem analogicznego kwartału roku poprzedniego oznaczało to wzrost aż o 10,9%. Dzisiejszy odczyt był zatem jeszcze silniejszy. No dzieje się, lecimy dalej. Mamy najwyższą inflację od 20 lat. Po raz pierwszy od ponad 20 lat inflacja CPI w Polsce przekroczyła 5%. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bardzo szybki wzrost cen powoli zdaje się zjawiskiem trwałym i wciąż pozostaje bez odpowiedzi Banku Centralnego. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych CPI w sierpniu tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosło 5,4%, wynika z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Względem lipca wskaźnik CPI podniósł się o 0,2%. W ten sposób została przekroczona pewna nieformalna granica. Od czasu stłumienia inflacji na przełomie XX i XXI wieku roczna dynamika CPI w Polsce nigdy nie przekroczyła 5%. Sierpniowy odczyt wyznacza więc najwyższą inflację od czerwca 2001 roku. No chyba na półkach sklepowych jest zupełnie inaczej. Zresztą daj znać w komentarzu, jaką inflację realną ty dostrzegasz. Lecimy dalej. Inflacja w strefie euro wystrzeliła. Cel EBC mocno przekroczony. No czyli jakieś zawirowania dzisiaj pewnie na indeksach zaobserwujemy. Ostatnio po inflacjach, po danych inflacji, czy też w Stanach, czy w Europie, mieliśmy dosyć ciekawe zejścia korekcyjne, ale potem oczywiście wyciągnęli to bardzo szybko do góry. Zobaczymy, jak teraz będzie.
bo od jutra mamy nowy miesiąc. Sierpień przyniósł silny wzrost inflacji cenowej w strefie euro. Inflacja z impetem przebiła cel inflacyjny EBC, osiągając najwyższą wartość od niemal 10 lat. Inflacja w strefie euro wyniosła w sierpniu aż 3% rok do roku, wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. Był to odczyt wyższy od 2,7% oczekiwanych przez ekonomistów oraz zdecydowanie wyższy niż 2,2% odnotowane w lipcu. Dzieje się, jednym słowem, lecimy dalej. Opinia. Inflacja w Polsce najwyższa od dwóch dekad. CPI do końca roku wyraźnie powyżej 5%. Inflacja CPI w Polsce w sierpniu wyniosła 5,4% rok do roku. To najwyższy odczyt od dwóch dekad. Wskaźnik podbiły m.in. ceny żywności, paliw, a także podwyżki cen gazu i taryf wodnych. Oceniają ekonomiści w komentarzach podanych GUS. Ich zdaniem wskaźnik CPI do końca roku może utrzymać się wyraźnie powyżej 5%. Jak jesteś ciekawy tych właśnie opinii, to zapraszam Cię na bankiera, a ja lecę dalej. Popatrzmy sobie, co tutaj się dzieje. ING. Podwyższona inflacja skłoni RPP do podwyżki stóp w listopadzie. To będzie ciekawe. Podwyższona inflacja, w tym duże prawdopodobieństwo jej dalszego wzrostu do ponad 5,5% w grudniu, umacnia nas w przekonaniu, że RPP zdecyduje się podnieść stopy już przy okazji listopadowej aktualizacji projekcji przez NBP. Napisano w komentarzu banku ING do wtorkowych danych GUS. No ciekawie, lecimy jeszcze z jedną wypowiedzią. Gartner. RPP proponuje łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp. Ciekawe. Proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych, powiedział w telewizji Biznes24 członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gartner. Składałem wnioski w czerwcu i lipcu o symboliczną podwyżkę. Dzisiejszy odczyt inflacji naprawdę mnie martwi. Nie spodziewałem się poziomu 5,4%, powiedział Gartner. Martwię się o oczekiwania inflacyjne. Tu moim zdaniem jakaś reakcja musi być. Ja proponuję łagodne rozpoczęcie cyklu, bo jeśli nie rozpoczniemy teraz, to trzeba będzie w przyszłym roku gwałtownie podnosić stopy, a to będzie bolesne dla kredytobiorców, to będzie bardzo bolesne, to będzie dramat i pogrom wszystkich tych, którzy są zalewarowani. Gartner zwrócił uwagę, że inflacja jest w coraz większym stopniu popytowa. Niskie stopy osłabiają złotego, a to zwiększa koszty dóbr importowanych. Niskie stopy są szkodliwe dla gospodarki, powiedział. A ty jak myślisz? Daj znać w komentarzu. Lecimy dalej. Answer uruchomił stronę internetową sklepu dla klientów na rynku greckim, podała spółka w komunikacie. Otwarcie działalności na rynku greckim było jednym z celów emisyjnych spółki. No to gratulujemy i niech oczywiście przełoży się to na pozytywne wyniki. Lecimy sobie dalej. Grupa PGE szacuje, że miała w pierwszym półroczu tego roku około 5 miliardów 229 milionów EBITDA wobec 2 miliardy 805 milionów przed rokiem, poinformowała spółka w komunikacie. Według szacunków EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna w pierwszym półroczu tego roku wyniosła ponad 2 miliardy złotych, segmentu ciepłownictwo 715 milionów, segmentu dystrybucja 1 382 miliony, segmentu obrót 706 milionów, segmentu energetyka odnawialna 382 miliony, a segmentu gospodarka obiektu zamkniętego 24 miliony złotych. No ciekawie, lecimy dalej. Kruk oszacował wyniki w pierwszym półroczu. No to pewnie eksplozja była. Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za pierwsze półrocze tego roku wynosi 396 milionów złotych, podała spółka. Po publikacji komunikatu akcje Kruka skoczyły o ponad 9% w górę. Za chwilę zobaczymy, jak to finalnie się zakończyło. Widzimy, że ostateczne wyniki finansowe grupy zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze tego roku, którego publikacja została przewidziana na 8 września 2021. Lecimy sobie dalej. Famur chce wybudować 100 MW fotowoltaice do końca tego roku. Ciekawie. Grupa Famur, która w ramach dywersyfikacji przychodów wchodzi w sektor wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, chce do końca tego roku wybudować 100 MW fotowoltaice, a kolejne 30 MW w pierwszym półroczu przyszłego roku, poinformował prezes spółki. Bardzo ciekawy news. Zobaczymy, jak ta Famur dzisiaj również reaguje. Lećmy z jeszcze, myślę, że bardzo istotną, ciekawą informacją. Solorz i Sołowow chcą wybudować w Pątnowie elektrownię jądrową. Zygmunt Solorz i Michał Sołowow zdecydowali o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie na bazie aktywów ZEPAK-u elektrowni jądrowej w technologii małych reaktorów modułowych SMR, podała grupa Polsat Plus w komunikacie prasowym. ZEPAK zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy. No będzie się działo, jednym słowem. Zobaczymy, jak tam ZEPAK sobie dzisiaj również radzi. Lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy tradycyjnie od rynku krypto i zobaczmy, jak ten ostatni dzień w miesiącu również prezentuje się na tym ciekawym rynku. W
Widzimy, że indeks strachu i chciwości pokazuje nam w tym momencie na jednym poziom 63, a na drugim poziom 73. Czyli widzimy, że chciwość na rynku panuje. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, tutaj Bitcoin cały czas jest poniżej 48 tysięcy dolarów za sztukę. Jest to dokładnie 0,5% niżej w ciągu ostatniej doby. 47 588 dolarów za jedną sztukę. Ethereum za to eksplodowało do góry. Bardzo mocny wystrzał w ciągu ostatniej doby. 7%, 43% na plusie. 3413 dolarów. Cardano 2,79 dolara, 0,05 w korekcie. Bardzo mocno HEX do góry rośnie, również dzisiaj 9,75 na plusie. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, popatrzmy tutaj, AR rośnie nam 63% w zaledwie dobę, Kusama 28%, Kosmos 21%, Polkadot 20%, Solana 16%, 15%, Harmony, czyli widzimy, że mamy dosyć dynamiczne, dwucyfrowe wzrosty. Z drugiej strony mamy dosyć konkretny zjazd, na przykład na Celo prawie 32%, potem REF 11-10, SafeMoon, FTM 8. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rynek krypto. Widzimy, że MetaHero cały czas konsoliduje. W tym momencie korekta w ciągu ostatniej doby 2,5%. No i zobaczymy, czekamy na te ważne wydarzenia. Przypominam, że dostęp do rynków, do giełd odpinam Ci na głównym kaflu w kanale. To tutaj masz dostęp do BitBeja. Jeżeli potrzebujesz mieć możliwość zakupu krypto za złotówki, obok jest Binance, obok Gate.io, pozostałe są podpięte w opisie. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku zagranicznym. Popatrzmy, bo miesiąc dobiega końca. Jeżeli chodzi o indeks chciwości i strachu, widzimy, że jest na poziomie neutralnym z wynikiem 52 i zerknijmy sobie na wyniki spółek na razie w interwale dziennym, co dzisiaj się dzieje, a potem podsumujemy to w interwale miesięcznym, pomimo tego, że pamiętajmy, oczywiście sesja na rynku w Stanach cały czas trwa. Dzisiaj Microsoft delikatnie koryguje o 15 setnych, Nvidia koryguje 1,8. Widzimy, że kolejne spółki, te topowe, jak Google zyskuje dzisiaj 28 setnych, Facebook traci 7 setnych, Amazon zyskuje 42 setne, Tesla zyskuje 81 setnych. Co tu ciekawego również mamy? No dzisiaj tak względna sesja, jak z tego co widać. Jeżeli chodzi o za to interwał miesięczny, popatrzmy, bo tutaj będzie na pewno ciekawie. I w miesiąc Microsoft podrożał 6,5%, Apple podrożało prawie 5%, jak na razie oczywiście. Nvidia podrożała aż 16%, czyli widzimy, że niesamowite wzrosty. AMD prawie 5%, czyli widzimy, że bardzo ciekawie. Google 7,3%, Facebook 6,84%, Netflix, popatrzmy, ładnie wystrzelił prawie 10%, Amazon 2,8%, Tesla 6,36%, popatrzmy, General Motors spadł za to 13,5%, czyli potężne zejście, jeżeli chodzi o to. Ford również dosyć konkretnie dostał 6,5%. Widzimy, że Mastercard obrywało 8,5%, Visa 6% w miesiąc. Widzimy, że pozostały sektor finansowy dosyć mocno się trzyma, bo nawet Goldman widzę, że 10% podrożał, Morgan Stanley widzimy 8,5%, czyli widzimy, że sektor finansowy raczej w tym miesiącu był bardzo mocny. Pfizer, popatrzmy, 9% podrożał w tym miesiącu. No i tak to właśnie wygląda. Czyli bardzo, bardzo ciekawy miesiąc za nami, szczególnie jeżeli chodzi o rynki zagraniczne. Zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie na indeksach. Widzimy, że ropa się zatrzymała. Dzisiaj delikatna korekta, 71,90 dolarów za baryłkę. DAX, widzimy przepotężne zejście po tych danych inflacyjnych. Mieliśmy wybicie. Praktycznie się śliznęli, jeżeli chodzi o ten poziom swoich historycznych szczytów i odpadli z kretesem. W tym momencie jest to 15 770 punktów. No i zobaczymy, z jakimi nastrojami wkroczymy w nowy miesiąc. Jeżeli chodzi o S&P 500, stan i tak, pomimo tego, że w tym momencie obserwujemy zejście korekcyjne, to kończą miesiąc na nowych historycznych szczytach, bo widzimy, że dobili do poziomu 4542 punkty, w tym momencie jest to 4522 punkty, czyli bardzo silny okres wakacyjny za nami w tym roku. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, również kończą miesiąc wyznaczając nowe historyczne szczyty, jak widzimy, jest to poziom 15676 ponad punktów. W tym momencie mamy już zejście korekcyjne 15552 punktów. Przypominam, że na rynku amerykańskim w najbliższy piątek, to jest to pierwszy piątek miesiąca, pojawią się najważniejsze dane, które wstrząsną tymi rynkami NFP, czyli dane z amerykańskiego rynku pracy. Na pewno warto to śledzić. Potem mamy Dow Jonesa i widzimy, że tutaj mamy zatrzymanie 35374 punkty. Potem mamy Russella, czyli małe spółki 2266 punktów i mamy delikatne zejście korekcyjne. Srebro dzisiaj w korekcie delikatnie 23,86 dolara za uncję. Złoto delikatna korekta 1807 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank mocno oberwał dzisiaj 4,17. Również funt mocno leci 5,26 euro. Też spada silnie 4,51 i dolar również potężnie spada 3,82, czyli złotówka nam się dzisiaj umacnia. I lecimy teraz z tym, co ciekawego dzieje się u nas. Popatrzmy sobie
Na początku zerknijmy na kartę społeczność. Co tam ciekawego się dzieje w naszym głosowaniu, bo przypominam, że ty również masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd weekend sobie zobaczymy. 135 oddanych głosów. Jaki przegląd zobaczymy w sobotę? Zamiast banków widzimy, że zostawić banki ma 28% głosów, czyli też ładnie. Gaming 36, czy jak na razie, jakbyśmy dzisiaj kończyli to głosowanie, to gaming zwycięża. Zapraszam cię również tutaj na tą ankietę, abyś oddawał głos i współdecydował, jaki przegląd będziemy oglądać. Pamiętaj oczywiście o tym, żeby subskrybować kanał, być aktywnym, czyli nawet w komentarzu zostawić kropkę, jeżeli nie chcesz zostawić żadnej treści, tak żeby algorytm YouTube'a mógł cały czas pozycjonować ten kanał. I lecimy również z informacjami, które ukażą się w dniu jutrzejszym, bo mamy jutro bardzo istotny wysyp informacji. Na jak inwestować, konsultacje info, czyli to aktualizuje na bieżąco. I zobaczmy, bo jutro, za nami dzisiaj ważny dzień, bo sporo raportów, ale jutro mamy na przykład raporty z CD Projektu. No i myślę, że na ten raport na pewno wszyscy czekają, tym bardziej, że CD Projekt shorty cały czas nie odpuszczają tej spółce. Cały czas trzy shorty, dodatkowo OTSW i Playchu, czyli też na shorcie, a OTSW chyba dzisiaj zaliczyło dosyć konkretną sesję, czyli mamy dwa dni wzrostowe na OTSW, z tego co pamiętam, i mamy również shorta, tak więc niezbyt udany ten short. I lecimy jeszcze z spółkami dywidendowymi, które też tutaj na bieżąco dla Ciebie aktualizuję i czekamy na przykład na takie spółki jak Drozapol, Mynicę Skarbową, Ferro, Pekao S.A., Wodkan, Biogenet. Na te spółki jeszcze jest okazja się złapać, gdzie dzień dywidendy na to pozwala. Jak widzimy, nie ma już tego zbyt dużo. Sezon dywidendowy dobiega końca, ale jak widzimy również są ciekawe spółeczki, które tutaj wypłacają całkiem tłuste i pokaźne dywidendy. I lećmy teraz już z tym, co się wydarzyło na naszej sesji w dniu dzisiejszym. Czas ją podsumować. Ostatnia sesja w tym miesiącu, przypominam. I lecimy, zaczynamy od zestawiań produkcyjnych. Cambridge po tym wczorajszym drastycznym zejściu, ktoś spuszczał pakiecik dzisiaj na małym obrocie, ale też piorunująco rośnie, 26% do góry. PCC Excel dzisiaj również ciekawa sesja, na mocnym obrocie 2 miliony 100 się przemieliło i 9% 31, bardzo ładna sesja. Czarnków 6,43 na plusie. W odwrocie za to mamy Harpera, który oberwał konkretnie, bo 10% 71 i Bańka 400 się przemieliła, czyli niezbyt ciekawa koniec miesiąca dla tej spółki. Haptek 2,87 w korekcie i też piękny obrót 924 tysiące, czyli widzimy, że dosyć konkretnie dzisiaj było, jeżeli chodzi o produkcyjne. Trzy spółki na sporych obrotach, PCX, bańka, dwie bańki 100, bańka 400, Harper czy Haptek 924 tysiące. Na Hitek Wigu widzimy, że Polimex 1,1 tutaj na plusie, KGHM koryguje o 1,33 na minusie, PZU 25 na plusie. Na Wigteku odchudzony, popatrzmy, Betacom dzisiaj 3,13 na plusie, LSI Soft 3% czy Asekopol 2,88. W odwrocie za to LiveChat obrywa 5,39, cyfrowy 3,43 czy K2 Holding 2,86. Liderem obrotu jest cyfrowy 35 Panik czy 21 Orange. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, Shar 0,4 dzisiaj na minusie. I zerknijmy sobie na spółki dywidendowe. Tutaj Poltronic zyskuje 5,77 na plusie, ABPL 3%, Quantum 2,56. W odwrocie za to mamy PPX 3,88 czy cyfrowy 3,43. Liderem obrotu jest tutaj PZU 100 milionów, Pekao S.A. 60 milionów. Na pogromcach dzisiaj SCPFL, kolejna sesja wzrostowa, 7,15 na plusie, CN Pharma 5,45, Kary Vitamin 4,55, mocna sesja, Mabion 3,70, w odwrocie MBF Grupa 4,87, Hemp 2,33, liderzy obrotu to Mabion 3,600, Mercator 3,200. Jeżeli chodzi o WIG Budownictwo, tutaj ZUE zyskuje 3%, Mostostar PLC 2%, Ulma 1,67, w odwrocie za to Airbud traci 5,59, Mirbud 4,94, czy Budimex 2,95 w korekcie. Liderzy obrotu to Mirbud 3,8 miliona, powyżej miliona jeszcze Budimex, Airbud oraz Polimex. Jeżeli chodzi o nieruchomości, widzimy, że Develia dzisiaj zyskuje 2,35 na plusie, Atal 2%, w odwrocie mamy Plaza Center 3,88 czy Towerin 3,18. Liderzy obrotu Dom Development, Bańka 900, Marvipol 500 tysięcy. Na energetyce, no zepak po tej informacji, raczej można było się tego spodziewać. Piorunujący wystrzał, niesamowity, wręcz 24% w ciągu jednej sesji, 2 miliony 400 obrotu, no i pewnie to jeszcze nie koniec. PGE 2% na plusie, 40 milionów, Enea 1,43, 3 miliony 700, w korekcie tylko 3 spółki, jest to ML System, CES i Intraout, który obrywa dzisiaj 2%, CES 1,73, liderem obrotu jest PGE 40 milionów, 10 Tauron. Jeśli chodzi o turystykę, tutaj Interferi na skromnym obrocie 4% do góry, Rainbow 2,79 na plusie, Enter 2,12 na plusie, w odwrocie Novaturas 9% w korekcie. Ezotic zyskuje dzisiaj na odzieżówce najmocniej 9,5%, Bańka 200 obrotu, Voyaz 2,75, Hurtimex 1,60. Liderzy spadku, to jak widzimy Prima Moda 17,5% na skromnym obrocie, Plantware 5,30, Redan 4,32. Liderzy obrotu to LPP 77 milionów, CTC 27 milionów, 14 Pepco. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na gastronomii, Mex Polska zyskuje 2,4%, Amrest 2 miliony 100 obrotu i korekta 2,85 na minusie, Sphinx 4% w
korekcie. Ukraina. Tutaj Agroton zyskuje 2,48 na plusie, a startup 0,5% na plusie. Owo stary Mikilan bez zmian. I w odwrocie widzisz, że mam iCompany 1,67 na minusie. KSD Agro 1,17 na minusie. Liderem obrotu jest Kernel 2 400 000. Jeżeli chodzi o gaming, w dniu dzisiejszym Megapixel zyskuje mega 14%. Art Games odbija 10% do góry, obroty 4700, to jest kosmos. Polyslash 522 na plusie, Starward 5%. Pozostałe spółki, tak jak widzisz, jest ich naprawdę dużo, ponad 70 w tym zestawieniu. Jest to najliczniej reprezentowana branża na naszej giełdzie. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, dzisiaj Call to Play straci ponad 11%, Allianz 7,69%, Gamevo 7,5%, Simterac 5,34% czy Moonlight 5,26%. Liderzy obrotu to CD Projekt, który widzimy, że cały czas na trzech shortach jest trzymany oficjalnie, te, które oczywiście widzimy. 1% dzisiaj do góry, 121 milionów się przemieliło. No, obrót dzisiaj był naprawdę zacny. W końcu zaczyna coś się dziać. CD Projekt się jednym słowem budzi. TS Games 4 800 000, Art Games 4700, Playway 2600, prawie dwie banki Huge, 11 Bit Bank 800, Farm 51 Bank 200 czy banieczka Incubo. Jeśli chodzi o V-Games jako indeks, dzisiaj kontrakty, które rozgrywał, no to shorty w grze 0,55 na minusie, 22 800 punktów. I zerknijmy sobie, co się dzieje na bankach. Dzisiaj Santander liderem wzrostu w prawie 5%, mBank 3,52, Millennium 3,21, w odwrocie Getin 3,23, 2,63 Getin Nobel. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj liderem jest PKO BP, no kurczę, 156 milionów, konkretne obroty, 2,61, czyli walka jest konkretna. Jeżeli chodzi o te wzrosty, 60 milionów na PKO SA, Santander 56, sam indeks dzisiaj puchnie o 2,3%, 7585 punktów. Na OZE, dzisiaj ZEPAK królem, widzimy, że 24%, 73 na plusie, Berg Holding 6,77, Grodno 2,339, liderzy spadku to Letos 7,21 na minusie, Stilo 5,41, Figen 5,13, liderzy obrotu to ZEPAK 2 400 000, Banka 200 na Grodno. Jeżeli chodzi teraz o to, co się wydarzyło na indeksach, zerknijmy. Dzisiaj leki najmocniejsze, 2,56 na plusie, banki 2,30, energetyka 1,39. W szczegółach te indeksy, które oglądamy, pierwszy w kolejce jest WIG20. Tutaj mamy 2368 i z takim wynikiem zakończyliśmy miesiąc sierpień. To jest bardzo ładny wynik. 76 na plusie. Jeżeli chodzi o NWIG40, 5236 punktów, 36 na plusie. I SWIG80, 22 na plusie, 21041 punktów. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło z drugiej strony, największe zejście korekcyjne należy do telekomunikacji 2,81 na minusie, budownictwo 1,91 czy CE 1,71. Zerknijmy sobie w szczegółach. WIG20, tutaj Santander liderem wzrostów 4,93, Asekopol 2,88, JTSW 2,80 i popatrzmy, JTSW osiągnęło 40 zł. PKO BP 2,61 na plusie. W odwrocie, najmocniej dzisiaj tracącą spółką jest cyfrowy 3,43 w korekcie, LPP 1,69 czy Orange 1,66. Jeżeli chodzi o obrót, tutaj widzimy, że PKO BP 156 milionów jest liderem obrotu dzisiaj w WIG20, KGHM 155 milionów, PKN Orange 133, 121 CD Projekt czy PZU 100 milionów, czyli dosyć konkretne obroty dzisiaj w ostatni dzień. Jeżeli chodzi o średnie spółki, NWIG 40 wlatuje na ekran, popatrzmy. Tutaj Kruk, piękna sesja, 8,93 finalnie się zamknęło. CL Pharma 5,45, Mabion 3,70. W odwrocie mamy LiveChat 5,39 na minusie, Elementbit 4,14, Asbis 4%. Liderzy obrotu to Kruk 30 milionów, 18 mBank czy Alior 17. Zerknijmy sobie teraz na małe spółki, czyli SWIG 80. Popatrzmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że liderem wzrostu jest ZEPAK 24%, 73%, Carvitamin 4,55, Oponeo 4,53, TIM 3,75. Jeżeli chodzi o z drugiej strony spadki, Action obrywa 7,55, Airbud 5,59 czy Mirbud 4,94. Liderzy obrotu to Oponeo 6,300, 3,800, Mirbud, Voxel 3,400. Lecimy teraz z New Connectem, popatrzmy, co się ciekawego tutaj wydarzyło. Modern.com 30% do przodu, Cambridge 26%, Megapixel 14%, na dużym obrocie oczywiście Art Games 10% i 4 700. No nie ma jak tutaj zbyt dużo dzisiaj tych wzrostów na New Connectie. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki na tym naszym małym parkiecie, to widzimy, że największym spadkiem chwali się Edison, tracąc dzisiaj 26%, 83 tysiące obrotu, Remedies 19%, na większym obrocie Call to Play obrywa 11% i na przykład Bloomerang 8% i 600 tysięcy obrotu. Zerknijmy na obroty, czy mamy jakieś spółki, które przekroczyły milion, oprócz oczywiście Art Games. Widzimy, że Art Games liderem 4 700 000, Farm 51 bańka 200 i Incubo banieczka, czyli widzimy, że gaming cały czas na szczycie wrócił, jeżeli chodzi o obroty. Zobaczmy sobie indeks szerokiego rynku. I dzisiaj widzimy, że ZEPAK zdecydowanym liderem, informacja zresztą dosyć konkretna,
I ważna, 24%. Gratuluję wszystkim posiadaczom. PBS Finance 13%. Widzimy, że Open Finance 9,670 do góry. Ezotic 9,5%. Orko Grupa 9,48%. PCC Exo 9,31%. Windexus 9%. Czy Kruk 8,93%. To są te największe wzrosty. Ceny Farma pod względem obrotu się tutaj wyróżnia 5,45%. Czy na przykład Santander 4,93%. 56 milionów obrotu. A jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sesji, to no w końcu kończymy fajnym akcentem ten miesiąc. Miliard 561 milionów 862 tysiące 848 zł. I obrot i transakcje w dniu dzisiejszym zawarto 132 tysiące 376 sztuk. Bardzo ładna sesja kończąca na ten miesiąc. Zobaczmy z drugiej strony, jak wyglądają zejścia dzisiaj największe, jeżeli chodzi o WIG. Tutaj Prima Moda obrywa na skromnym obrocie 17,5%, Eurohold 16,84%, na minusie Harper 10%, na większym obrocie Action 7,55% na minusie, na przykład Airwood 5,59%, LiveChat 5,39%, czy Mirwood 4,94%. Obroty, tutaj sobie popatrzmy, mamy liderów, czyli PKB, PKG, Orlen, CD Projekt, PZU, Pepco dosyć również wysoko w tym zestawieniu i zerknijmy sobie na deser, na indeksy, zobaczmy, jak się zakończył ten miesiąc. WIG, nowe historyczne szczyty, bardzo się cieszymy. Zakończyliśmy okres wakacyjny dosyć nietypowo, bo sierpień, jak widzimy, mamy na nowych historycznych szczytach WIG-u i zobaczymy, co nam przyniesie wrzesień. Jestem bardzo ciekawy, jak tobie się wydaje, co ciekawego we wrześniu się wydarzy, czy przyjdzie jakaś niespodziewana informacja ze świata, na przykład z Afganistanu, bądź też z innych krajów. Zobaczymy, co się wydarzy, bo na pewno może wstrząsnąć to rynkami. WIG 20 również kończymy w bardzo mocnym stylu, bardzo ładnie. 2368 punktów, piękna sesja, popatrzmy dalej. MWIG 40 również pięknie kończymy, też wysoko. 5236 punktów, bardzo ładnie to wygląda. No i SWIG 80 tutaj wygląda słabo, na tle tych pozostałych spółek oczywiście nie jest słaby, po prostu wygląda troszkę słabiej, bo nie mamy wybicia tych szczytów poprzednich, ale kończymy również pięknie w konsolidacji. 21041 punktów, no jakby nie było, tutaj mamy 80 spółek, a nie 40 czy też 20. Tak więc daj znać w komentarzach, ty oceniasz ten miesiąc, który jest za nami i co ciekawego, będzie się już od jutra działo na parkiecie, bo rozpoczynamy nowy miesiąc i na pewno będzie ciekawy. Pozdrawiam cię serdecznie, tradycyjnie trzymam kciuki za wyniki. Trzymaj się, na razie, hej.